Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Marca 2022 roku. Wiele pań biło się z myślami, w jaki sposób i czy w ogóle świętować Międzynarodowy Dzień Kobiet, czując solidarność z kobietami, które aktualnie mierzą się z konsekwencjami wojny na Ukrainie. Ale przecież mówi się, że nikt tak jak właśnie kobiety nie umie się jednoczyć i pomagać sobie nawzajem. Żeby to jednak robić, potrzebna jest kobieca moc i energia. Dlatego właśnie takiej budująco-motywującej energii postanowili dostarczyć paniom organizatorzy Myślenickiego Dnia Kobiet z Tereską w tle. Druga edycja Myślenickiego Dnia Kobiet z Tereską w tle to wyjątkowe święto. Wyjątkowe święto dlatego, że zmagamy się dzisiaj z konfliktem na Ukrainie. Dlatego podczas naszego spotkania rozmawiamy o silnych, heroicznych i odważnych kobietach, które uciekają, które zostawiły na Ukrainie swoich synów, mężów, braci. Tutaj są w Polsce razem z nami, ale o polskich kobietach, które udzielają bezwarunkowo tej pomocy, które wspierają. I dlatego też pomyśleliśmy, że ten Myślenicki Dzień Kobiet z Tereską w tle będzie też takim wydarzeniem, który da nam trochę takiego oddechu, takiego poczucia normalności. Cały czas pamiętamy o tym, jak bardzo ważna jest pomoc, jak bardzo potrzebna jest ta pomoc, ale potrzebujemy też naładować baterie, złapać trochę dystansu, żebyśmy z jeszcze większym zaangażowaniem, jeszcze większą pomocą nieśli to dobro i to wsparcie dla ponad miliona Ukraińców, którzy przekroczyli polską granicę. Dobry humor to podstawa, dlatego już na samym początku panie otrzymały niespodziankę wokalną. Uśmiechajcie się, dziewczęta, ja was uśmiech lubię ogromnie, lecz niech każda z was pamięta, nigdy ze mnie, zawsze do mnie. Piosenka trafiła w samo sedno. Dobry humor bardzo szybko udzielił się wszystkim paniom, a o to, aby pozostał on przez cały wieczór, zadbał Andrzej Starowicz, wywołując salwy uśmiechu. Przygotowaliśmy dla was cały bukiet atrakcji, które sprawią, że każda z pań poczuje się wyjątkowo, poczuje się jak królowa. Chęć do aktywności pań została bardzo szybko zauważona, czego efektem była niezwykle energetyczna wspólna lekcja tańca. To nie był jednak jedyny element związany z tańcem. Podczas Myślenickiego Dnia Kobiet na scenie można było podziwiać bowiem elektryzujący pokaz tańca. Kobiece spotkanie było też dobrym czasem i dobrą okazją do rozmowy na temat sytuacji kobiet, które zostały dotknięte wojną na Ukrainie. W moderowanej przez Piotra Szewczyka debacie udział wzięły przedstawicielki różnorodnych działań zawodowo-społecznych. Karolina Kaczkowska, Gabriela Piwowarska, Krystyna Łętocha, Alicja Dzierżęga oraz Justyna Piechnik. Dzień Kobiet zawsze jest dniem wyjątkowym. Teraz znaleźliśmy się w trudnym czasie dla naszych sąsiadów z Ukrainy, więc zawsze gdzieś z tyłu głowy będziemy solidarni z kobietami, które przeżywają niestety teraz dramat. Przez cały czas trwania Myślenickiego Dnia Kobiet z Tereską w tle chętne panie mogły korzystać z kobiecej strefy konsultacji, która umiejscowiona została we foyer Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Makijaż, zabiegi kosmetologiczne, coś słodkiego dla ciała i rozmowa dla duszy. A może torebka cegiełka? Do wyboru, do koloru. Zdecydowałam się przyjechać na Dzień Kobiet, dlatego że już kilka razy byłam tutaj na różnych imprezach i zawsze były to imprezy na fajnym poziomie, więc stwierdziłam, że w Dniu Kobiet zrobię sobie taką przyjemność i przyjadę tutaj zobaczyć, co tutaj się dzieje i jakie tutaj są przygotowane niespodzianki dla kobiet. A jaką przyjemność robi sobie pani teraz? W tej chwili się odchudzam, co jest bardzo ważne dla wielu kobiet. Jakie są kobiety? Piękne przede wszystkim, wesołe, zaradne. No, jesteśmy jak jesteśmy, każda jest inna. Kolorowo zrobiło się także na scenie sali kinowej, gdzie zagościła moda w iście wiosennym, orzeźwiającym wydaniu. You love me, you hate me, you love me, you hate me.
A na koniec wisienka na torcie. Recital Gwiazdy Wieczoru. François. Comme moi, tous ces objets qui partagent mon tourment. Veux-tu, comme moi, que tout soit comme avant? Życzę w tym dniu, żeby każdy dzień waszego życia był tak radosny, jak to dzisiejsze świętowanie w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, i z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję, że zechciały przyjąć panie zaproszenie, żeby ten dzisiejszy wieczór, ten szczególny wieczór święta Dnia Kobiet spędzić razem z nami. Wszystkiego co najlepsze. Co dał paniom ten wieczór? No cóż, posłuchajcie sami. Tutaj jest, czuję się bardzo zrelaksowana dzisiaj. Czuję się zaopiekowana i to w sumie doceniona jako kobieta. Bardzo fajnie wszystko zorganizowane, mimo tego, że no nie zapomnieli o tym, co się dzieje na Ukrainie, no to jednak tak, no, można było się dobrze zabawić. Wspaniały dzień, bardzo uroczysty. Bardzo świetnie bawiliśmy się, tańcząc na scenie, prawda, bo nas zaprosił pan starowicz do tańca i myślę, że jest to piękna uroczystość, która, że tak powiem, podkreśla wagę kobiety, matki, żony i tak dalej. Cieszymy się. Chcę powiedzieć, że jestem zaskoczona, jestem pierwszy raz. Jest fantastycznie, czuć siłę kobiet, energię niesamowitą. Udzieliło się to chyba nam wszystkim tutaj. Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa.